Witajcie, kochani. Tak na sam początek chciałem bardzo podziękować Panu Bogu za ten przywilej, że mogę tutaj się z wami podzielić Słowem Bożym i przemyśleniami takimi. Żyję w wierze. Tak zastanawiałem się już od jakiegoś czasu nad tym słowem też i szczególnie dzisiaj, bo taki też był to dzień trudny, tyle myśli różnych takich przychodziło gdzieś z zewnątrz, że może ja nie powinienem, może ja się nie nadaję, nie powinienem tutaj stanąć, nie powinienem się wypowiadać, pewnie w nerwach, albo coś się nie uda, coś powiem nie tak, ale tak gdzieś z tyłu głowy ciągle te słowa, żyję w wierze i wiem, że nie bez powodu też taki temat się pojawił, bo w ostatnim czasie też myślę, że nie tylko ja, ale wielu z was też tutaj na tym miejscu, czy tam przed ekranami boryka się z różnymi trudnymi sytuacjami. Tam Stasiu mówił o chorobie swojej żony, wspominał Rafał, tutaj jego ojciec zmarł, też taki no, trudny czas na pewno dla każdego z was i myślę, że wielu jeszcze przechodzi przez różne takie trudności. Myślę, że tak najbardziej jakby ujawnia się to, czy tak naprawdę, że żyjesz w wierze w takich właśnie sytuacjach. Co dzieje się wtedy, kiedy przechodzisz przez takie, a nie inne trudności? Kiedy po całym dniu zostajesz ze swoimi myślami w ciszy, kiedy kładziesz się do łóżka, zaczynasz myśleć nad tym, jak poradzić sobie z tym, co ci ciąży, z tym, jaki jest problem. I myślę, że to jest taki wyjątkowy czas, kiedy Pan Bóg, myślę, jest najbliżej ciebie wtedy, bo wtedy dochodzi do ciebie, że tak naprawdę z tym problemem zostałeś sam, tak? Wszyscy ludzie są gdzieś bardzo przydatni. Obecność, możliwość, kiedy możemy porozmawiać o różnych rzeczach, kiedy możemy się wspólnie pomodlić, ale myślę, że takim najtrudniejszym czasem jest właśnie moment, kiedy zostajesz skonfrontowany z takim poczuciem, że no po prostu jesteś bezradny wobec tego, przez co przechodzisz, tak? I wtedy jestem przekonany, że w tym trudnym czasie najbliżej ciebie jest sam Pan Bóg. I tak chciałem przeczytać kawałek pewnej historii takiej, która bardzo, bardzo też została mi w pamięci już, ale która w ostatnim czasie tak też przypomniała mi się i pomyślałem, że właśnie do niej nawiążę też tutaj dzisiaj. Jest to z Księgi Daniela z 6 rozdziału od 7 wersetu. Wówczas owi satrapowie i ministrowie wpadli do króla i tak odezwali się do niego. Żyj wiecznie, królu Dariuszu. Wszyscy ministrowie królestwa, namiestnicy, satrapowie, zwierzchnicy i doradcy doradzają, aby król wydał zarządzenie i nadał mu moc obowiązującą. Kto w ciągu 30 dni o cokolwiek będzie się modlił do jakiegokolwiek boga albo człowieka oprócz ciebie, królu, będzie wyrzucony do lwiej jamy. Teraz więc, królu, wydaj to zarządzenie i każ sporządzić pismo, które według niewzruszonego prawa Medów i Persów nie może być cofnięte. Wobec tego król kazał sporządzić pismo z tym zarządzeniem. A gdy Daniel dowiedział się, że sporządzono to pismo, udał się do swojego domu, a miał
w swym górnym pokoju okna otwarte w stronę Jeruzalemu i 3 razy dziennie padał na kolana, modlił się i wzywał swojego Boga, jak to zwykle dotąd czynił. Wtem wpadli owi mężowie i zastali Daniela modlącego się i błagającego swojego Boga. Potem stanęli przed królem i tak rzekli: czy nie kazałeś wypisać nakazu, że każdy, kto by w ciągu 30 dni o cokolwiek modlił się do jakiegokolwiek Boga albo człowieka oprócz ciebie, królu, będzie wyrzucony do lwiej jamy? Wtedy odpowiedział król i rzekł: rzecz to niewątpliwa zgodnie z niewzruszonym prawem Medów i Persów. Wtedy odpowiadając rzekli do króla: Daniel, jeden z wygnańców judzkich, nie zważa na ciebie, o królu, i na twój nakaz, który kazałeś wypisać. 3 razy dziennie odprawia swoje modły. Gdy król usłyszał te słowa, bardzo mu się to nie spodobało i zastanawiał się nad tym, jakby Daniela ratować, i aż do zachodu słońca starał się go uwolnić. Lecz owi mężowie wpadli do króla i tak rzekli do niego: wiedz, królu, iż jestem prawem u Medów i Persów, że żadne zarządzenie lub nakaz wydany przez króla nie mogą być zmienione. Wtedy król rozkazał, aby przyprowadzono Daniela i wrzucono go do lwiej jamy. A król odezwał się i rzekł do Daniela: twój Bóg, któremu nieustannie służysz, niech cię wyratuje. Po czym przyniesiono jeden kamień i położono go na otworze jamy. A król opieczętował go swoim sygnetem i sygnetami swoich dostojników, aby sprawa Daniela nie uległa zmianie. Potem udał się król do swojego pałacu i spędził noc na poście, a nie dopuścił do siebie nałożnic, a sen go odbiegł. A wstawszy bardzo wcześnie rano o świcie, poszedł król spiesznie do lwiej jamy. A gdy się przybliżył do jamy, zawołał smutnym głosem na Daniela i rzekł: Danielu, sługo Boga żywego, czy twój Bóg, któremu nieustannie służysz, mógł cię wybawić od lwów? Wtedy Daniel rzekł do króla: królu, żyj na wieki. Mój Bóg posłał swojego anioła, aby zamknął paszczę lwów, tak że mi nie zaszkodziły, gdyż przed nim jestem niewinny, dlatego względem ciebie, królu, nic złego nie popełniłem. Wtedy król bardzo się ucieszył z tego, rozkazał wyciągnąć Daniela z jamy, a gdy wyciągnięto Daniela z jamy, nie znaleziono na nim żadnego uszkodzenia, gdyż wierzył w swojego Boga. Przywołałem tę historię nawet nie ze względu na to, żeby pokazać, jaki Daniel był wierny, jaki był oddany Panu Bogu, bo znając i czytając całą jego historię, to wiemy, że był niezwykłym człowiekiem oddanym Bogu i jakby powiedzieć, no to, jak ta historia się tutaj zakończyła, no to było też takim, można powiedzieć, wspaniałym Bożym dziełem, które się dokonało w jego życiu, ale sama ta sytuacja, że został wrzucony do tej lwiej jamy, tak dała mi do myślenia, ze względu na to, że zastanowiłem się też, jak to mogłoby się odnieść do sytuacji, kiedy my doświadczamy różnych takich trudności związanych z naszym życiem. Często nasi bliscy przechodzą przez takie trudności różne i przychodzi taki moment, że właśnie zostajemy skonfrontowani z takim poczuciem bezsilności. Tak, ja mam wrażenie, że to, przez co przeszedł Daniel w tej trudnej sytuacji, to było też takim przeżyciem dla niego. On był całkowicie bezsilny wobec tego, co się wydarzyło. Mało tego, był niewinny, a został potraktowany tak, jak jest tutaj opisane. Kiedy przechodzisz przez jakieś doświadczenie w swoim życiu i wydaje ci się na pierwszy rzut oka, że nie ma z tej sytuacji wyjścia, że pozostałeś całkiem sam z tym problemem, że on cię przerasta, że nie ma możliwości, aby sobie z tym poradzić, w
wtedy, tak jak w przypadku Daniela, myślę, i w przypadku wielu z was, również moim, ukazuje się to tak naprawdę, czy ta wiara, którą deklarujemy, jest tą prawdziwą wiarą, czy po prostu jest to tylko taka pusta deklaracja, czy to jest coś, co jest takim sensem naszego życia. I myślę, że w przypadku tutaj Daniela to, że był oddany swemu Bogu i to, że mu zaufał, było tak naprawdę jedyną słuszną rzeczą, która mogła się wydarzyć na tamten czas. I myślę, że tak w życiu wielu z nas, w tych trudnych sytuacjach, kiedy wydaje nam się, że po prostu zostaliśmy z czymś sami, że nie damy sobie z tym rady, to Bóg jest blisko nas, Bóg jest z nami. Jeżeli ufamy Mu, jeżeli naprawdę wierzymy w to, że On jest i On nas wyprowadzi z tego, bez względu na finał tej sytuacji, czy jest to jakaś choroba, która wiąże się z utratą też naszego życia, czy ktoś z naszych bliskich jest w sytuacji zagrożenia tego życia, czy jest to jakaś trudna sytuacja w rodzinie, w pracy, czy choćby sytuacja wojny też, która tam niedaleko nas ma miejsce już od dłuższego czasu i tak naprawdę wiele strasznych rzeczy dzieje się. I przechodząc przez te różne trudności, doświadczenia, myślę, że Bóg oczekuje od nas właśnie nawet nie chodzi o to, żebyśmy w jakiś wyjątkowy, wyszukany sposób starali się pokazać Mu, jak bardzo jesteśmy, pokazać przed ludźmi, jacy jesteśmy też oddani. Tylko chodzi o postawę tego naszego serca, czy jedyną nadzieją jest On, czy jedyną nadzieją jest Bóg. I myślę, że bez względu na sytuację, na tak naprawdę finał tego wszystkiego, co dzieje się często w naszym życiu, to czy żyję w wierze, ujawnia się tak naprawdę w takich właśnie momentach, kiedy czujemy się bezsilni, bo Pan Bóg właśnie oczekuje od nas, żebyśmy wszystko złożyli na Niego, żebyśmy Jemu zaufali i w Nim pokładali nadzieję. I łatwo nam jest też radzić sobie z pewnymi sprawami, kiedy nie musimy ponosić jakby kosztów związanych też z tymi przeżyciami, a kiedy kosztami tego wszystkiego jest na przykład nasze cierpienie takie emocjonalne, psychiczne, często, które ciągnie się przez dłuższy okres czasu. Jeżeli jest to troska o kogoś bliskiego, jeżeli jest to ból związany z utratą kogoś, myślę, że wtedy tak naprawdę objawia się to, jak ta wiara w naszym życiu funkcjonuje i czy my podnosimy głowę do góry, czy staramy się iść do przodu, czy załamujemy ręce i po prostu żyjemy tak w takim poczuciu, że coś stanie się samo, coś stanie się i będzie znowu dobrze, ale często bywa właśnie tak, że nasza postawa względem tej,
tej trudności w naszym życiu jest bezcenna tak naprawdę, bo mamy też taką obietnicę i tutaj chciałem przeczytać z Ewangelii Łukasza z 9 rozdziału słowa Pana Jezusa od 23 wiersza. I powiedział do wszystkich, jeśli ktoś chce pójść za mną, niechaj się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje mnie. Kto bowiem chce zachować duszę swoją, straci ją, a kto zaś straci duszę swoją dla mnie, ten ją zachowa. Bo cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, jeśli siebie samego zatraci lub szkodę poniesie. Kto bowiem wstydzi się mnie i moich słów, tego i Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale swojej Ojca i aniołów świętych. Powiadam wam zaś wam prawdziwie, niektórzy z obecnych tutaj nie zaznają śmierci, aż ujrzą Królestwo Boże. Myślę, że tak naprawdę obrazem tej naszej wiary w codziennym życiu to, czy te problemy pochłaniają nas, czy my bierzemy te wszystkie problemy i trudności, tak jak tutaj Pan Jezus powiedział, kto bierze swój krzyż i naśladuje mnie. I myślę, że On oczekuje od nas, abyśmy każdego dnia, bez względu na sytuację, w której się znajdujemy, żyjąc w wierze, wszystkie te trudności, z którymi On już kiedyś zmagał się i był w nich całkowicie sam, tutaj na ziemi, tylko przez to, że był jednością ze swoim Ojcem, z Bogiem, który tak naprawdę żył w Nim. Tylko dlatego był w stanie to wszystko przetrwać i niewinnie umrzeć za nas, za nasze wszystkie błędy i grzechy popełnione tutaj przez cały ten czas naszego życia. Myślę, że Pan Bóg wzywa każdego z nas, ciebie, mnie. Jeżeli słyszysz Boży głos, jeżeli słyszysz Słowo Boże, Bóg do ciebie mówi i zachęca cię właśnie do tego, abyś oddał Mu swoje życie i wszystkie te trudności, aby one nie zniszczyły Twojego życia, ale aby On mógł ogłosić zwycięstwo w Twoim życiu, bo umarł za Ciebie. I tak jak z mojego życia, które miałem, Bóg wyprowadził mnie i pokazał mi, że jestem w stanie poradzić sobie z pewnymi sprawami, z którymi kiedyś nie byłem w stanie sobie radzić. Tak myślę, że każdy z nas, przechodząc przez te różne trudności właśnie w życiu, może tak naprawdę doświadczyć tej Bożej obecności, Bożej łaski. Tak życzę każdemu z was i sobie samemu też, żeby w tych właśnie różnych trudnościach, doświadczeniach objawiała się nasza wiara. Bo tak naprawdę Bóg jest blisko ciebie w każdej sytuacji. Jeżeli chcesz dostrzec to, że On chce ciebie wybawić, myślę, że nie ma takiej sytuacji, takiej ciężkiej
drogi do przejścia, z której Bóg nie mógłby cię wyprowadzić, i takiej ciemnej doliny, takiej lwiej jamy, z której nie dałoby się wyjść. Myślę, że po to właśnie są doświadczenia i trudne chwile różne, żebyśmy starali się rozumieć to właśnie, czym jest tak naprawdę wiara. I tak z całego serca też życzę tego wam, abyście zawsze byli w tej swojej wierze, opierali ją o Boga właśnie w każdej sytuacji. Dziękuję za tę możliwość i mam nadzieję, że mimo nerwów jakichś i stresu coś udało mi się tam przekazać i że coś każdemu z was zostanie też i ja sam też będę mógł coś nowego przez to doświadczyć i zrozumieć. Dziękuję bardzo.
Chrystusie Panu. Panie, czy to nie wspaniałe, że nikt ani nic nie jest w stanie nas odłączyć od Bożej miłości, tej niepojętej miłości, której nie jesteśmy w stanie tak naprawdę zgłębić, bo to tą miłość Bóg rozlał do naszych serc. Ta miłość jest dzięki Niemu. On jest naszą miłością. On objawił się nam jako miłość. Panie nasz i Boże Wszechmogący, pragniemy Cię wielbić, pragniemy Cię błogosławić za ten czas, za to miejsce, za nas, jako cząstkę Twojego Kościoła, który może przychodzić bezpośrednio przed Twój Najświętszy Tron. Jakże wielka jest Twoja łaska, wielkie jest Twoje miłosierdzie, jak cudownie jest, Boże, przebywać w Twojej obecności, jak cudownie jest się radować Tobą, Twoim świętym imieniem, Boże, jak cudownie jest otwierać swoje usta i serce, aby przed Tobą, Panie, dzisiaj wylać swoje pragnienia, swoje dążenia, Panie. Dziękuję Ci, że to Ty właśnie jesteś, Panie, naszym odpocznieniem. W Tobie naprawdę odpoczywamy, Panie. Dzięki Ci za to, Boże mój. Chwała Tobie, Jezu Chryste.